Sponsorem Polaków w rajdzie Dakar jest Orlen, producent oleju napędowego Verva. Verva Diesel. W każdych warunkach. Dakar to największe przedsięwzięcie sportowe, w którym w roku kalendarzowym uczestniczy Orlen Team, ale również jeden z największych naszych projektów marketingowych. To jest ogromne przedsięwzięcie, nad którym pracuje sztab specjalistów. Dzięki tej strategii docieramy do bardzo dużej grupy docelowej. W samych kanałach telewizji polskiej jednego dnia docieraliśmy do 11 milionów widzów, a w ciągu 2 tygodni trwania relacji dakarowych dotarliśmy z przekazem do 30 milionów ludzi. Bardzo cieszy nas rosnące zainteresowanie naszym zespołem ekip dziennikarskich z innych krajów. Zwłaszcza Krzysztof Hołowczyc, który nawiązał walkę ze ścisłą czołówką Dakaru, był często pokazywany, były przeprowadzone z nim wywiady przez media praktycznie z całego świata. Również bardzo cieszy nas rosnące grono fanów Orlen Teamu tutaj w Polsce. Także obserwujemy bardzo dużo ruch w internecie. Korzystając z Dakaru, uruchomiliśmy również komunikację promującą nasze paliwa zimowe, olej napędowy. Kampania była realizowana pod hasłem Verva Diesel w każdych warunkach. Tutaj jako ciekawostkę podam, że billboard sponsorski w tym roku realizowaliśmy przy współpracy z Tomkiem Bagińskim, który swojego czasu był nominowany do Oscara. Także faktycznie ta jego realizacja była wyjątkowa i również spotkała się z ogromnym zainteresowaniem rynku. Sponsorem Polaków w rajdzie Dakar jest Orlen, producent oleju napędowego Verva. Verva Diesel. W każdych warunkach.